Agnieszka Chylińska jest postacią, która od lat fascynuje swoją publicznością nie tylko za sprawą muzycznej kariery, ale również przez swoje życie prywatne. Przejście od burzliwego okresu w zespole O.N.A do bardziej ugładzonego stylu życia, jak również rola matki trojga dzieci, Estery, Ryszarda i Krystyny, stanowią ważne punkty w jej biografii. Owoce związku z tajemniczym Markiem, o którym gwiazda mówi niechętnie, dodają jej historii pewnego rodzaju mistycyzmu i prywatności, która jest rzadkością w świecie celebrytów. Plotki o rzekomym kryzysie i problemach w domu Chylińskiej, które pojawiły się w mediach, pokazują, jak trudno jest oddzielić życie prywatne od publicznego, gdy jest się osobą znaną. Sama gwiazda, mówiąc o wyzwaniach macierzyństwa i wspominając, że dwoje jej dzieci to dzieci szczególnej troski, otworzyła przed publicznością drzwi do swojego świata, który nie zawsze jest pełen blasku reflektorów. Jej szczerość w wyznaniu o trudnościach, z jakimi się mierzy, została szybko podchwycona przez media, pokazując, że nawet gwiazdy, które wydają się być niezniszczalne, mają swoje problemy i wyzwania w życiu codziennym. Jest to przypomnienie, że za publicznym wizerunkiem kryją się prawdziwi ludzie, zmagający się z życiowymi trudnościami. Następnie, kiedy wydawało się, że temat trudności w życiu Agnieszki Chylińskiej został już omówiony, media ponownie przypomniały o jej pierwszym małżeństwie z Chrisem Krysiakiem. Fakt, że ich związek trwał zaledwie półtora roku i był utrzymywany w tajemnicy, dodaje kolejnego wymiaru do jej życiowej historii, podkreślając, że każdy ma prawo do prywatności i do decyzji o tym, co i kiedy ujawnić światu. Agnieszka, dzieląc się swoimi przeżyciami, wyznała, nie chcąc być zraniona, sama musiałam ranić. Przed samą sobą pozowałam na osobę silną. Mówiłam facetowi rano, to teraz spadaj. Obawiałam się, że zostanę dotknięta, więc musiałam się opancerzyć. Tak się bałam tej miłości, że wmówiłam sobie, iż nie istnieje. I w takim stanie ducha poznałam Krzysztofa, mówiła w Vivie. Jej słowa ukazują wewnętrzną walkę i sposób radzenia sobie z lękiem przed zranieniem w relacjach. Dalsze wyznanie Chylińskiej w Pani rzuca światło na jej proces przezwyciężania trudności. W tamtym czasie miłość wszystko załatwiła, dzięki niej miałam siłę, żeby się podźwignąć. Miałam odwagę, żeby zakończyć toksyczny rozdział w moim życiu i zacząć nowy. Skromnie, w wynajmowanym mieszkaniu. Okazało się, że można przeżyć za 20 zł dziennie. Pomyślałam sobie, że jeśli celem jest rodzina, to najważniejsze, żebyśmy żyli spokojnie, podsumowała gorzko. Te słowa świadczą o jej determinacji do zmiany życia na lepsze, mimo trudności. Z kolei Krzysztof Krysiak, udzielając wywiadu Plejadzie, podzielił się swoją perspektywą na ich wspólne życie. Mieliśmy z Agnieszką wielu wspólnych znajomych, obracaliśmy się w tym samym środowisku. Życie codzienne i praca się przenikały, jednak dbaliśmy o to, by mieć prywatność i czas dla siebie, wyznał Krzysztof Krysiak dla Plejady. Jego słowa wskazują na próbę zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, co w przypadku osób publicznych jest często dużym wyzwaniem. Ostatecznie, historia Agnieszki Chylińskiej i Krzysztofa Krysiaka pokazuje, jak skomplikowane i wielowymiarowe mogą być relacje międzyludzkie, szczególnie kiedy znajdują się one pod wpływem życia publicznego. Ich doświadczenia podkreślają znaczenie szczerości, komunikacji i wzajemnego zrozumienia w budowaniu i utrzymaniu zdrowych związków. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.